Cześć wszystkim! No po 7, a szczęka ma Yui. Dobra, kontynuujmy po bitwie. To może być problem. ならば、何をもって歩み寄ろうというのです。 To w sumie jest rozsądny kompromis. Oraz chce mi się dostać do Divine Miss Pillar, ale to o tym chyba nie wspomni. いえ、たとえ安全に切り離す方法があり、それに成功したとしても、進行力を兵器へと転換させる技術自体は放っておけません。理屈の上ではそうなりますね。I to jest generalnie podłoże tego, co uznamy za dobre zakończenie w tej grze. Zresztą zobaczycie. あなた方に時間を与えれば、それが叶えられると。おちびして。短絡が過ぎると思われますが、根拠がない未来を語られても、交渉の材料にはなり得ない。私に甘えられても困ります。 To jest, tak się dzieje, jak nie jesteś wrednym sukinsynem. Wszyscy uważają, że jesteś za miły, żeby zrobić coś złego dla nich. A chcesz się przekonać? なるほど。
そういうことですか。もし我らが交渉に応じれば、フィア様とグアラクーナ城塞がマーズテリアの駅になるための行動を取ると。Mamy akurat coś takiego, czego chcą. Kika.延期に目安を設けると希望はあるのですか？あ、いいぶだし。目的ですか？Chyba nie chcę powiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że powie, że pójdzie do Divine Mistpillar, to ona dobrze na to zareaguje, ale jest w błędzie akurat w tym przypadku. Fia-sama, Jōsai o mocite ikitai basho ga aru to oshiatei mashita ne. Son na no. Doushite mo ikitai basho ga aru nda.Właśnie nie chcę tego powiedzieć.神教の山路に行けば切り離す方法が判明すると。Dobre pytanie.私がマーズテリア神殿から拝命した役目はインフルース王国とフィウシア教の内部調査です。Czyli tak za bardzo nie są wierzący? 今回はその途中にてグアラクーナ城塞の近畿に行き当たりましたが、調査の本命はそこにありません。あ、と ciekawy obrót spraw。互いに利用し合う妥協点ですか。うまい落としどころもあったものです。神の力を使用する近畿の兵器だからこそ、
Tak sobie pomyślałem, że może oni bardziej chcą zniszczyć fortecę z celów militarnych, żeby forteca nie stanowiła dla nich zagrożenia, a tak w sumie te cele religijne to może mniej ich obchodzą. Oczywiście, że dostaniesz. 期間は神教の山路へたどり着くまで、それまでに解決方法を見出せない場合、私たちは近畿の排斥を遂行いたします。いえ、聖炎州の大部分は駐屯地に滞在し、引き続きインフルース王国内の調査をしてもらいます。 インフルース王国、そしてフィウシア教には対外的にマーズテリア神殿とフィアサマが協力関係にあると示したくない。あ、とるんやしちかわ。はい。フィアスピア地方担当代表、このミクシュアナがあなた方の旅路に同行します。 これは監視の意味も含めております。城塞が禁忌としての振る舞いを見せたとき、すぐに破壊の実行に移るしかなくなる。z drugiej strony, jak taka parę latających biednych aniołków, jak mieliby zniszczyć taką całą fortecę? Przecież do tego potrzebne są maszyny całoblężnicze. Mają jakiegoś magicznego anioła armatę? Właśnie, może małe wytłumaczenie. Przewinijmy do poprzedniego tekstu Avaro. Dodatek San dodaje się, tak, to jest taki formalny dodatek. Czyli jak u nas w Polsce mówimy proszę pana jakiegoś tak, czy panie jakiś tam, to powiedzmy tak samo robi się w Japonii, dodaje się San. Więc to, że tutaj dodał San, potem Mikszuana mówi dodaj na, przejdźmy na ty, a tutaj już jest bez San. The more you know. Fia-sama, yoroshiku onegai itashimasu. よろしくお願いします。マーズテリアからの使命を第一優先とします。それ以外では手を貸します。共に戦うこともあるでしょう。被災の身ですが、条件が整っている限りはあなたをお守りすると約束しましょう。よろしくお願いします。 Formalne zwroty cię powtarzają, powtarzają Fia.
失礼いたします。後ほど詳細へ伺うことになるでしょう。 Dobra. Mikshuana dołącza do naszej drużyny. To jest problem, ponieważ mamy dwie postacie, których zdrobnienie brzmi Miki. To może być ciekawa narada. Dobra, podbiliśmy aniołki. Wracamy do fortecy. O, to będzie ciekawe. Właśnie. Żeby skrócić tamtą, co było powiedziane w tamtej gadce. Generalnie Fia i Mikshuana i Avaro doszły do porozumienia, że forteca nie zostanie teraz zniszczona, tylko Mestara da nam czas na to, żeby znaleźć sposób na rozłączenie fortecy z Fią. Tak, prawdopodobnie tak. Na razie się dogadali, że da nam czas, aż dojdziemy do Divine Mist Pillar i tam poszukamy sposobu na rozłączenie fortecy z Fią. I zmienimy fortecę tak, żeby nie była zasilana po tak boską mocą. I wtedy Mikshuana zgodziła się, że taka forteca nie byłaby już obrazą bóstw i że pozwolą nam istnieć. A poza tym sama Mystara też jest zainteresowana dotarciem do Divine Mist Pillar. No i żeby pilnować nas, czy czasem nie postanowimy szaleć fortecą na lewo i prawo, Mikshuana dołączy do nas. I gdyby coś się okazało, że chcemy wykorzystać fortecę w zły sposób, to wykona natychmiast wyrok zniszczenia fortecy. No i to chyba w sumie tyle. Dobra, wróciliśmy do fortu i teraz mamy obgadać z ludźmi, co robimy dalej. どうやら随分と深刻な話みたいだな。代表か。これを動かしてるっていうフィオちゃんは参加しなくてもいいのかい？そうか。あの元気なジョーちゃんが疲れちまうほどの話ってことだな。 Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo na pewno przeinaczałem tą nazwę. Marsteria. Tak, parę razy o tym wspomniałem, ale przeinaczałem, bo dziwna Marsteria. Może zapamiętam, a raczej nie.
そうか。そんな大変なことが起こっていたんだな。この城塞は戦略兵器として見れば危険なものです。我らインフルース同様、マーズテリアの対応も自然と思えますね。そういや、町の外壁を壊したこともあったしな。ちゃんと気をつければ大丈夫だと思うんだけど、厳しいんだな。聖地である神教のサンドへ行くっていうのは巡礼って意味じゃなかったんだな。だ、raczej nie。よくわからねえな。聖地に行ったら問題が解決するのか？ Może, mamy nadzieję, raczej, chyba... Kikenna tabi ni naru ってのはなんでだ？ Ima made だってこれを狙ってくる奴らはいたんだろう？ Fia 殿がうつつかみだと認定されたことで、問題が明確になったんですよ。ああ、なるほど。他の神様の土地に踏み入るってことになるのか。どうなるかなんて明白ですよね。あの子が神様か。本気だったんだな。よっ、więc zapierdzielaj do kościółka。あんなに朗らかで、俺たちにも気軽に接してくれる彼女が本当に神様だとは思ってなかった。そんなこと関係なく慕っていたんだ。こんなに頑丈なものを動かせるし、あの子がそばで笑ってるぞ。場が明るくなった。俺たちを集めて言いたいことっていうのは、これで終わりじゃないんだろう。いや。そっちの事情に巻き込みたくない。降りるなら今のうちだと。そういうことか。とりあえず答えは保留でいいかな。
そうだ。これはとても大事なことだ。この場でおいそれと決められない。そのままラッシュ。一旦持ち帰って、他の奴らとも話し合ってみる。それでいいか。了解しました。騎士団のみんなにも伝えます。お、俺たちもどうするかよく考えてみるよ。こんなの俺だけじゃ決められねえもん。もう頭を上げてくれ。ちゃんと言いたいことは分かったからよ。それじゃな。どうするかの決断ができたら報告しに来る。お疲れ様でした。とても立派でしたわ。現在の状況をよく伝えられたかと。No, to miłe słyszeć coś takiego z ust profesjonalisty w zwodzeniu ludźmi. そんなことありませんわ。誠実な態度でとても好感を持てました。帝王学を習った私では成し得ることができない見事な話し合いだったと思います。私では各自に判断を任せるのではなく、むしろ先導してしまったかもしれない。アバロ、今日はもう休んだ方がいい。あなたに倒れられるとフィアが悲しむ。無論我々もだが、一人で気を張る必要はない。何かあれば相談してくれ。私たちはあなたの仲間であり、絶対的な味方だ。私はこれから騎士団の方へ顔を出してくる。不穏なことにはならないと思うが、それでも状況を知っておいて損はない。付き合いますわ。我が主のひどい動揺は私にも伝わってきましたもの。満ちる時、動き出す闇。Dobra, może żeby potwierdzić skrócić
to, co się do tej pory wydarzyło. Avaro obwieścił wszystkim mieszkańcom fortecy, co się dzieje. I powiedział im, że forteca może się pojawić na celowniku różnych ludzi, dopóki będzie zmierzać do Divine Mist Pillar, żeby każda z grup, która zamieszkuje fortecę, przedyskutowała, czy co jest dla niej najlepsze. Czy zostać w fortecy i ryzykować, że będą musieli brać udział w jakichś walkach, albo czy lepiej się z niej wynieść. I powiedzieli, że tak, że FIA będzie wspierać zarówno tych, którzy pozostaną, jak i tych, którzy postanowią się wyprowadzić. I co jeszcze? A tak. Lish nam pogratulowała, powiedziała, że tak, Avaro świetnie sobie załatwił tą sprawę formalną. A potem Avaro tak poszedł do FIA i stwierdził, że jak dużo się zmieniło od momentu rozpoczęcia przygody, że kiedyś byli tylko oni z Fiją, tak wesoło sobie mieszkali w tej fortecy, a teraz pojawiają się problemy, którym razem muszą przeciwstawać. Tak, teraz musi Avaro koniecznie znaleźć sposób na rozłączenie Fii z fortecą, jeżeli nie chce, żeby została zapita przez anioły. No i ogólnie stawka stała się dużo większa niż na początku. Tak, więc ciekawe. Widać, że nasi bohaterowie jakby rosną, rozwijają się.天道の流石橋は制圧した。雲海の流れを変えて地の流へ。それこそが我ら三不流が持つ進化である。見事に成果を上げることができたな。他の追随を許しませんな。仙台シーケトル殿も早くに我らを認めていれば。 Właściwie to z iloma klanami musieli walczyć? Chyba tamci byli piorunami, klanem piorunów. Teraz wspominają, że z zimnymi musieli też walczyć? A, żebyś się nie zdziwił, Kalmer, żeby cię to nie ugryzło w twoje duże, smocze dupsko.今頃は命を保っているかすら怪しいものです。長く竜族をまとめていたライフ竜の時代は終わった。血統で族長を継がせる古い伝統を守っていては、もはや強さを保てないのだ。 Ewidentnie trzeba to poprawić. これからは我ら三不流が取り仕切る。もはや従わない士族も高不流のみだ。統一が叶う日も近い。ようやく少し落ち着くことができる。これで始末。
落ち着くにはまだ早いかもしれません。何か問題でも起きたか？かの城塞がこちらに近づいているとの情報が。ほう、マーズテリアの天使が敗れ去ったのか。相当な実力をつけていると見える。ねえ、どや？面白い。どれほどのものか試してやろうか。あの男からは準備が整うまで城塞に手を出さぬようことづかっていましたが。Oczywiście mówiła o Gajdalu. そうであったな。だが、すでにその約定に従う段階にない。どちらにせよ、ここを通すわけにはいかぬのだ。向こうがやってくるというのならば、止めねばならぬ。確かにその通りですな。これは我ら竜族の役目に従うというだけのこと。あの男がどれだけ警戒していようと、我らの力をもってすれば敵ではない。神を道具へと落とした段階ですでに奴らの敗北は決まっておる。本来の実力すら引き出せぬようカセをつけているのだから。フィウシア様にあだなす者は容赦せぬ。ミサへとたどり着こうと企てる者は駆逐する。それこそが我らの務めであろう。No, to tyle, jeżeli chodzi o wojnę religijną, o której wspominała Vara. 竜族が預かっている本来の役目に準じるとしよう。奴らの命運もここまでよ。Dobra. W sumie Kalmerk za dużo ciekawych rzeczy nie mówił. Mówił, że tam, tak, coś tam biadolił, że o, że pokonali teraz ziemne smoki, teraz kontrolują najważniejsze przejście w okolicy i że teraz, i że niedługo przejmą całość władzy i znowu będzie spokój, ponieważ lodowe smoki okażą swoją mocę i przejmą władzę nad klanami wszystkimi. A potem takiego... martwił się trochę Katorit tym, że nie znaleziono jej, że może tam gdzieś być i może stanowić problem. A poza tym, tak, jego pomagier wspomniał o fortecy, że się zbliża. Się trochę że zaniepokoił, że forteca była w stanie pokonać Armianiów. Ale stwierdził, że smokom nie dadzą rady i że niedługo będą walczyć z fortecą i że ciekawi go to. No, zobaczymy. これよりグアラクーナ城塞に滞在し、フィア様を監視させていただきます。これからよろしくお願いいたします。くれぐれも城塞の運用は注意してください。
ちゃんと気をつけるから大丈夫だよ。はい、それでは会議を始めましょう。流された。アバロ、進行をよろしくお願いします。ありません。私も神を封じた兵器についてはまた聞きのような状況ですので、詳しいことはあまり。私が請け負ったのはフィア様の状態の確認と城塞の破壊のみでした。そう考えていただいて構いません。Jak zaparkuje mu fortecę pod domem, to może wyjdzie. Właśnie dziosaj no sądzaj ga kinki to iu dziofo odstajta no wa daiji kio dono desu ga szoksec właśnie dziosaj no hakai to iu irai o tożta kata wa czigaimasu. Arui wa sono kata e au koto wa kanai ba dziofo o kiki dasu koto ga dekiru kamo shiremasen.幽族、ゼヒヒョウコをカルメルグ。人間族じゃないんだ。フィウシア教は偉い立場がみんなそうなのかな。あれ、そういえばそのフィウシアって神様は何の種族なんだろうね。ねえ、バンブー。Bo on był śmiertelnikiem, zanim stał się bóstwem. O, ciekawe. Utsukami Fiusia の正体はこちらでも把握できていません。伝承でのみその姿が伝わっているのです。そして語る種族ごとに。情報が錯綜する。 Może dlatego, bo jest zmyślony. いわく、フィウシアは人間であり、エルフであり、竜でもあると。あるいは真実が伝わっていないとも解釈できますね。No może gdyby wyściubił nosa z tego swojego boskiego pilaru raz na 1000 lat, to może by nie zapomnieli, kim jest jego wierzący. Life の雲海ですね。フィウシア教の重鎮である竜族が住まう山岳地帯です。ミクシュアナさん知ってるの？はい、赴任した際に挨拶へ伺いましたので。
できる範囲でならば構いませんが、私はあの場所を詳しく把握しているわけではありません。城塞が通れる道があるか知らないと言っていい。Może wysłać Yuiki na zwiady? Mamy takich dwóch latających. Nadaliby się do roboty. Do tej pory Awara jeszcze nie ma pojęcia, jakim jest Katorit. Naraba, sono mono ni kiku to yoi deshou. Infuruusu ōkoku nai no ryūzoku naraba, naibu no jōhō o motte iru to omowaremasu. To było dużo gadania. 47 minut gadania. Dobra, w ostatniej rozmowie w sumie niewiele się dowiedzieliśmy. Awaro chciał się upewnić, czy Mikszuana nie wie nic więcej a propos fortu i jego historii, czy broni, czy jak rozłączyć Fię. I Mikszuana potwierdziła, że rzeczywiście nic więcej nie wie, powiedziała wszystko, co wie o przed walką. Fia sobie przypomniała natomiast, kiedy zaczęli rozmawiać o rasie bóstwa Fuchsia, się zastanawiali, bo okazało się, że to nie jest pewne, kim jest właściwie Fuchsia, jaką rasą. Fia powiedziała, że tak, że niektóre bóstwa rodzą się jako śmiertelnicy i potem stają się bóstwami, a niektórzy się rodzą jako bóstwa. I dlatego bóstwo może mieć rasa człowiek albo rasa bóstwo. I powiedziała też, że ona sama urodziła się już jako bóstwo. I że jej dziedziną są te więzi. I okazało się, że to jest coś, co sobie dopiero niedawno przypomniała i nawet nie zdawała sobie sprawy. A poza tym, tak. Mikszuana powiedziała, że była już kiedyś u smoków, u Kalmerga, bo to on zlecił właśnie zniszczenie fortecy, a nie arcybiskup Fuchsi. I powiedziała, że niestety nie zna zbyt dobrze terenu i że nie będzie w stanie przeprowadzić tędy fortecy, znaleźć ścieżki, jak przejść przez góry. Ale powiedziała, że jeżeli mamy smoka, czy tutaj Katorit, to może ona zna okolice, może ona będzie w stanie znaleźć ścieżkę dla fortecy. A coś chyba będzie do obgadania z Katorit, bo Awaro ani nikt inny jeszcze nie zdaje się nie wiedzieć nic o jej przeszłości i pochodzeniu. A to jest coś, co będzie clue tego rozdziału. Powrót Katorit na należący się jej tron. Ale to w następnych odcinkach. Kurde, dużo gadania mamy. Na pewno dużo więcej jeszcze ciekawych rzeczy. Aczkolwiek ten rozdział chyba będzie troszkę dłuższy od poprzedniego, ale niewiele. Kończy nam się czas. Chyba nie uda nam się tego wszystkiego w sierpniu zrobić. No cóż. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.